Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie patch 11.1, dlatego że wyszła dzisiaj oficjalna lista zmian. Tak naprawdę nie miałem jak wam wcześniej tego nagrać, jestem trochę zmęczony, od razu powiem, więc tak na szybko rzucimy sobie okiem, co generalnie się zmieniło. Było kilka ciekawych zmian, w sensie będzie, jest też kilka nowości, jest tak naprawdę jedna taka wielka nowość, której szczegóły mamy poznać dopiero jutro, więc w środę, bodajże o godzinie 12. No ale to też na spokojnie do tego sobie przejdziemy. Na wstępie oczywiście możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów na Twitcha. Wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu, macie w opisie. Kciuk w górę ważny, żebyście, no bo będziecie dzięki temu na bieżąco, nie? Ja też tu kilka nowości może dopowiem, co nie jest powiedziane wprost w tej liście zmian, więc myślę, że też warto to obejrzeć do końca. Także kciuk w górę, no i oczywiście subik z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. No późna już godzina, ale no co zrobić? Nieraz tak wychodzi. Tak to normalnie bym wam nagrał standardowo od razu praktycznie po wyjściu, no ale jest jak jest. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Jak widzicie, macie to na monitorku. Możecie sobie zatrzymać na przykład film i po prostu sobie no przeczytać samemu, nie? Ja tu będę po kolei leciał, mam to otwarte też u siebie na monitorze, chyba to wszystko dobrze widać. Zrobiłem screena polskiej listy zmian, dlatego że polskiego forum nie ma, ale jest to na Discordzie, na tawernie po polsku, więc na spokojnie można sobie ogarnąć. No i dobra, nowości, to myślę, co nas najbardziej ciekawi, więc tak, tu mi się wszystko nagrywa, wszystko działa, lecimy. Z nowości mamy tak, Hellevator, tymczasowe wydarzenie gildyjne, pożądanie i gniew dla członków gildii z poziomami postaci 10+. No i to jest niby ta największa nowość, jaka ma zostać wprowadzona w tej aktualizacji. I właśnie o co tutaj chodzi? Jutro mamy się dowiedzieć o godzinie 12. Ja nie wiem dużo więcej niż wy, jak mam być z wami szczery. Mam tam jakiś opis, jak to będzie wyglądało, ale jutro też mam dostać jakieś tam szczegóły i tak dalej, bo to jest, no to ma być jakoś pod kątem też zrobione dla twórców, że tak powiem, i ma to być generalnie jakoś tam fajna zabawa dla graczy. Co istotne, będzie to trwało 10 dni z tego co wiem, więc znowu taki event, można powiedzieć, tymczasowy, coś a la legendarny loch. I właśnie to mnie troszeczkę martwi. Ja osobiście legendarnego lochu nie lubię, ja bym wolał, żeby to była jakaś nowość, która zostanie permanentnie wprowadzona, coś takiego jak pupile, twierdza i tak dalej. No a tutaj mamy, jak widzicie, znowu jakąś rzecz, która niestety no będzie, tak jak mówię, przez 10 dni, będzie tymczasowa. Co ja tutaj mogę wam ciekawego powiedzieć, tak szczerze mówiąc? No generalnie to nie za dużo, nie chcę coś zlikować, co nie mogę, to, ale tak jak mówię, nie mam jakichś ogromnych tam informacji, w sensie więcej informacji po prostu niż wy na ten moment. Po prostu będzie to trwało 10 dni i będzie zaangażowała się w to tak naprawdę cała gildia, więc chociaż tyle, że może dzięki temu troszeczkę aktywność w gildiach wzrośnie, ale to wszystko jutro nam pewnie powiedzą. Od razu powiem, że nie wiem, czy jutro znowu mnie nie będzie cały dzień, nie wiem, czy w ogóle wieczorem dam radę nagrać coś takiego. Jutro też mam wiedzieć, czy będę miał kod na W54, to tak swoją drogą. No a jeżeli mi się nie uda, to myślę, że w czwartek jakoś po południu, maksymalnie wieczorkiem, nagram właśnie wam i o tym kodzie, i o tej nowości. Ona i tak wchodzi dopiero od piątku. Co istotne, właśnie ta aktualizacja ma wejść jutro na serwery, czyli te wszystkie zmiany się tutaj jutro jakby pojawią w grze już, natomiast odnośnie tej właśnie aktualizacji, odnośnie tej zmiany nowości dla tych członków gildii, czyli tego Hellevatora tak zwanego, to dopiero to będzie od piątku tak czy siak, więc myślę, że to dużo wam nie zmieni, jak jeden dzień dłużej poczekacie na film. No ale dobra, nie ma co się rozgadywać, tak jak mówię, zobaczymy, co to w ogóle będzie. Tak jak mówię, ma być to cała gildia, ma być tam jakieś ubijanie potworów, jakieś nagrody, coś takiego, no w skrócie, nie? Nie będę się tu rozgadywał. Dalej, klaser dokładności. Nowe osiągnięcia za zebranie 10 nowym kwadragintilionów run poprzez ofiarę. No i właśnie, to jest od razu coś, co ja zrobiłem, od razu sugestia na tawernie, możecie wbić, jeżeli wam się podoba i po prostu dać tam tego upvota tak zwanego, no bo 10 nowym kwadragintilionów, czy jak to się tam czyta, to jest E151. No mało kto dochodzi do takiego poziomu tych run, więc powiem wam szczerze, że troszeczkę dziwnie, nie? W sensie to co już było tam zlikowane wcześniej, że ten end screen w menadżerze areny, no to jeszcze spoko na tym E151, bo to faktycznie jest taki koniec tej areny, no ale mało kto nawet grzybi dobija do tak wysokiego poziomu, raczej jak już ktoś na przykład, nie wiem, zdobędzie wszystkie maksymalne runy, albo się zatrzyma na jakimś tam E konkretnym i po prostu już olewa tą arenę. Ja tak robię i wielu graczy tak robi, nikt tego dalej nie rozwija, bo szkoda czasu, szkoda oczywiście grzybów. No a tutaj mamy osiągnięcie,
które już daje nam realne statystyki, więc jakby no jeżeli chcemy wymaksować w pełni tą postać, no to jednak będziemy musieli tą arenę dalej rozwijać, co jest tak jak mówię, no dla mnie osobiście dość słabe, no ale może jak mi zostanie tylko to osiągnięcie w klaserze do zrobienia, to może wtedy się za to wezmę, bo raczej nie będę miał dla tych 5 statystyk, to jest wiadomo fajnie, to jest tam 50 milionów, nawet więcej w sumie, no bo to wszystkie cechy plus 5, no ale mówię, nie mam chyba psychy, żeby do tego E151 tą arenę na żadnej postaci dobijać, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Dałem sugestię, żeby zamiast dobijać do tego E151, to żebyśmy musieli dobijać do E100, bo od E100 i tak mamy już maksymalne runki i tam widziałem, że ta sugestia zbiera fajne upvoty, że tak powiem, więc może to zmienią, no ale kto to wie, nie wiadomo. Arena aplikacje. Czas może zostać skrócony poprzez oglądanie reklam. Tutaj chodzi o to, że po prostu teraz zamiast czekać 10 minut na atak na arence, możemy obejrzeć reklamę i od razu ten atak zrobić. Nie ma żadnego limitu, nie jest to tylko na 10 pierwszych walk za PD, tylko generalnie można non-stop te reklamy oglądać i kogoś bić, to tak swoją drogą. Dalej, zarządca areny, ekran końcowy za zebranie 10, no to co mówiłem, E151 poprzez ofiarę, zarządca areny, dodano kolorowy pasek postępu do sumy run, no i to jest taka pierdółka, że jak tutaj, mogę wam to w sumie schować, poczekajcie, że jak tutaj sobie weźmiemy warenkę, wejdziemy tutaj, to mamy taki pasek postępu, dokładnie tutaj już widziałem screena jak to wygląda, gdzie po prostu będziemy widzieć na jakim etapie tych run jesteśmy, to w ogóle dla graczy free to play może być takie troszeczkę no smutne, nie? W sensie takie dołujące, no ale właśnie to będzie nam pokazywało i jak dojdziemy do końca, to dojdziemy do tego E151 i wtedy jest koniec. To tak jakby, jak jesteśmy na przykład na S75 powiedzmy, no to będziemy gdzieś w połowie tego paska. To ma być no pasek postępu, nie? Chyba nie muszę jakoś tam bardziej tłumaczyć. Dobra, czekajcie, odpalam to z powrotem. Sobie odpalam, lecimy dalej. Mapa miasta, nowy efekt podświetlenia po najechaniu myszką na budynki, no to okej. Mapa miasta, dodano nieczynną grafikę kuźni bez ognia, jeśli kowal nie został jeszcze odblokowany, okej. Lochy, dodano 21 poziom do lochu w strefie mroku, karuzela z idolami. Kolejna zmiana, kolejna moim zdaniem średniawka. Dlaczego? Ano dlatego, że już tam gracze się wypowiadali, że dlaczego został dodany tylko jeden loch, a nie 10 kolejnych. Jesteśmy przyzwyczajeni, że lochy są 10-poziomowe, 20-poziomowe. Nie ma takiej nieparzystej liczby, jak tutaj będzie nagle 21. To tak, kto w ogóle zostanie dodany, może was ciekawić. Będzie to Dorzer. Dorzer, czyli niemiecki youtuber, stricte shakesowy. Więc to akurat spoko, no ale dlaczego 21 przeciwnik i tylko tyle, nie? W sensie loch, jeżeli chodzi o karuzelę z idolami, działa to tak, że to jest najprostszy loch dla nich do zrobienia. Dlaczego? Po pierwsze grafiki mają już gotowe, bo grafiki to są po prostu awatary twórców, więc tu nie muszą nic zrobić. Druga sprawa, z tego co wiem, na przykład Dorzer był pytany, jaką chce być klasą i jaką chce bronią się posługiwać, więc to również mają z głowy, bo zrobią po prostu tak, jakby im twórcy powiedzieli, więc jedyne co to tak naprawdę te statystyki tego lochu wymyślić, nie? W sensie tych przeciwników i tyle. I wrzucasz to i masz. Nie musisz, tak jak mówię, czekać na jakieś nowe grafiki, na nic tak naprawdę. No i od razu, tak na szybko, dosłownie w minutę znalazłem 7 twórców, którzy regularnie współpracują z Shakesem, a nie są tam dodani. Jest to Dorzer, który będzie dodany, to jest jeden. Z Czech mamy Demonko i Gilmaka, to jest 2-3. Mówię tu oczywiście o twórcach, którzy mają awatary, to już tak dla uproszczenia powiedzmy. Dalej mamy twórcę, w sensie tych panów, którzy tam prowadzą streamy shakesowe na Twitchu, to jest Mozone i Mika bodajże, to jest 4-5. Dalej mamy z Polski ja, to tak powiem nieskromnie, no ale takie są fakty, że tak powiem, ja i Bloody, bo Bloody również nie jest w tym lochu, no to już mamy 7, czyli zostaje 3, a jeszcze dobrze mówię, 7? Coś chyba mi się pomyliło, ale nieważne, jeszcze mamy z Sombeja z Węgier, którego też możecie kojarzyć, jest w porządku też i on swoją drogą też od jakiegoś czasu współpracuje z Shakesem i bardzo się angażuje praktycznie we wszystkie eventy na swoich mediach. Więc no i również ma awatar, to tak swoją drogą. Zresztą myślę, że jakbym rzucił okiem na tą ankietę Fight for Love, gdzie tam byli właśnie do wyboru influencerzy, twórcy, nazwijmy to, to bardzo szybko te 10 osób by się znalazło i można by z tej karuzeli zrobić 30 pięter, a nie 21. Myślę, że i gracze by byli zadowoleni, i twórcy i tak dalej, nie? To jest jakby logiczne. Także tutaj nie rozumiem totalnie tego posunięcia. Nie wiem, czy to będzie jeszcze dalej rozwijane, to tam może z czasem się dowiem, zapytam, dopytam. No ale tak jak mówię, to akurat dziwne, no i mniej kontentu dla graczy. Gracze dlatego też są właśnie zdziwieni, że tak to wymyślili.
dlatego że dla graczy jest zdecydowanie mniej kontentu. Dobra, bo ja się tu rozgaduję, lecimy dalej. Lochy, dodano numerki lochów, no to taka pierdółka, chyba na mapie po prostu będą lochy ponumerowane. Opcja, dodano stan kursora do kursora myszy Shakes and Fidget dla pól tekstowych, to chyba jakaś nowa graficzka, po prostu poczta, usunięto stare oficjalne wiadomości Shakes and Fidget i wyczyszczono skrzynkę odbiorczą graczom, którzy nie byli zalogowani przez ponad 180 dni. To się tam tłumaczyli, że to, żeby po prostu mniej to wszystko ważyło, że dużo po prostu te wiadomości danych zabierają. No ale okej, okay. Teraz mamy zmiany. Lista sprawunków. Usunięta pozycja zarządcy areny po zebraniu 10, no, czyli jest to 51, może w skrócie, poprzez ofiarę. Zarządca areny, usunięto przycisk nie dziękuję. To chyba tam od kupca. Zarządca areny, zmieniono kolor czcionki platynowych budynków dla lepszej czytelności. Pupile, zwiększona szansa na złapanie pupili, które można znaleźć tylko przez kilka dni w roku. To bardzo fajne, no bo mamy niektóre pupile, które można złapać tylko jednokrotnie, tylko raz do roku, no i nie złapać takiego pupila, mimo tam, że jesteśmy, jakby mamy tą lokację, no to to akurat słabe, więc to akurat bardzo, bardzo propsuje tą zmianę. Twierdza, zmieniono domyślne ustawienie suwaka na maksymalną liczbę podczas szkolenia jednostek. Sorry, już tu głos tracę, no ale jest jak jest. Gildia, przerobiono ikony członków gildii, aby były ostrzejsze, no to też taka pierdółka. Kalendarz dziennych nagród, zastąpiono nagrodę run na złoto po zebraniu S151 poprzez ofiarę. No jak widzicie, dużo tutaj rzeczy się skupia wokół tego menadżera areny, no ale osób, które mają to S150, S151, no myślę, że będę mógł policzyć na palcach jednej ręki, więc no to takie dziwne, to chyba taki bardziej motywacja, żeby tą arenę dalej robić, dalej na nią wydać grzyby, na te skipy codziennie 25, no ale szczerze mówiąc też zależy, ile tego golda będzie, ale zazwyczaj golda z kalendarza jest mało, więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam super zachęta. No te statystyki, ten achievement tak naprawdę bardziej na mnie działa, no ale zobaczymy, może to zostanie zmienione. No i teraz mamy naprawione błędy, to też jest jedna ciekawa rzecz. Po pierwsze mamy postać, przedmioty stojaka są teraz poprawnie wyświetlane podczas porównywania przedmiotów, karczma aplikacja, naprawiono błąd wyświetlania z ikonami expa i złotem podczas porównywania zadań. Wiecie co, w sumie, no dobra, będę czytał dalej, ale to są takie pierdoły, że sami sobie to możecie przeczytać, ale jedna rzecz jest bardzo ważna. Karczma, licznik czasu warty nie wyświetla się już przy zbyt szybkim wchodzeniu na arenę. Aha, no to było coś takiego na dole faktycznie. Lochy, pomijanie walki z towarzyszami nie wyświetla już błędnych animacji broni, to też bardzo często występowało. Podziemie, kopalnia złota nie wyświetla już komunikatu pełny podczas ulepszania budynku i zebrania dużej ilości złota, to tego nie kojarzę. Natomiast druga sprawa, podziemie, kopalnia złota nie osiąga już automatycznie maksimum przy określonym poziomie ulepszeń i napełnienia. Chodzi tu o nic innego jak po prostu o ten feature, o którym wam nagrywałem, o którym wielokrotnie wspominałem, czyli jak złoto w kopalni było powyżej połowy, to działało chyba od 25 poziomu kopalni złota. Jak mieliśmy ponad połowę, nawet tam załóżmy 24 miliony, to jest max naszej kopalni, mamy 12 milionów 1, to mogliśmy odebrać duszę, zrobić atak w podziemny net, kliknąć na samą kopalnię i ona wtedy się zapełniała jakby do pełna i odbieraliśmy maksimum. To jest właśnie to, co mówię. To zostało naprawione, to już wspominałem, że w tym nowym backendzie zostało naprawione, a tutaj niespodzianka, bo już od jutra tego nie będziemy mogli niestety używać. W sensie, czy niestety, akurat ja się cieszę po części, bo niby to spowolni troszeczkę rozwój postaci, mniej statystyk będziemy dziennie zbierać, ale z drugiej strony nie mamy tego, że tak powiem, napięcia, powiedzmy, że musimy czekać do tego 51%, 51% napełnienia, tylko po prostu kiedy nam się przypomni, to wchodzimy na postać i odbieramy tą kopalnię złota. To jest akurat git. Możemy na przykład, nie wiem, mieć 40% i odebrać i nic się nie stanie, więc to z drugiej strony działa jak najbardziej spoko. Dobra, lecimy dalej. Gildia, naprawiono błąd ze stuplikowanymi nazwami członków gildii. Było coś takiego. Gildia, naprawiono błąd, przez który oficerowie nie mogli zobaczyć butów innych członków menu postaci, to nie wiem. Gildia, błąd wyświetlania listy gildii podczas wyrzucania członków. Poczta, naprawiono błąd podczas używania klawiszy do przeglądania walk gildii. Poczta, można teraz kliknąć w linki w wyskakujących okienkach wiadomości systemowe Shakes and Fidget, no to akurat fakt. Było coś takiego również. No i mamy jeszcze sala chwały, naprawiono błąd menu kontekstowego z klawiszem numerycznym 7 i własnym znakiem. No i ostatnia opcja, wy to widzicie, opcje, poprawione stany kursora myszy Shakes and Fidget dla klikania, przeciągania ikonki, niemożliwa czynność itp.
I tyle. I tak naprawdę tyle. Zmian jakichś kolosalnych nie ma. Jest kilka ciekawych naprawionych błędów. Jest kilka, tak jak mówię, ciekawostek. Ale generalnie wszystko się ma okazać tak naprawdę jutro. Co to jest ten Helevator? Wszystkie szczegóły, jak to będzie działać. No ja mówię, ja tutaj więcej informacji za bardzo od Was nie mam. No i zobaczymy, nie? No ale to jest i tak, to jest rzecz, która będzie dodana znowu na jakiś okres czasu, czyli na 10 dni w tym wypadku. Znowu pewnie co jakiś czas, tak jak legendarny Loch. No a gdzie jakiś stały content, nie wiem, czekamy cały czas. No nie wiem, czy nie mają pomysłu, czy specjalnie coś takiego robią, czy co. No ja jestem osobiście troszeczkę zdziwiony, czemu to tak wygląda, bo jednak mimo wszystko spodziewałem się, że będzie coś faktycznie nowego, jakieś może no, takie duże jak pupile podziemia, czy coś, to mi się nie spodziewał, ale może jakaś nowa faktycznie funkcja. Dobra, to tyle, ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, sorki, że tak późno, sorki, że tak mniej energii, no ale jest jak jest. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o kciuku w górę, o subiku z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha. Na Discordzie warto być, bo jak już będę wiedział jutro o kodzie, to Discord pewnie dostanie informację od razu, jak się tylko dowiem, a film pewnie wleci jakoś później, więc zachęcam, żeby tam być. Wszystko. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Komentujcie, co w ogóle sądzicie Wy o tej aktualizacji, bo też jestem ciekaw, chętnie sobie poczytam. Trzymajcie się i cześć!